Oto nasz piękny basen, do którego zaraz się pochlupam. O, bardzo cieplutka woda, zaraz tam skakuję. Tak, pozdrawiam bardzo. Hej, jak chcieliście vloga z wycieczki szkolnej, trochę się krępuje to nagrywać, ale tam też sobie nagrywają. Tak, więc witajcie na kanale Poprawna Optymistka i ogólnie wczoraj nic nie nagrałam, bo się, jak mówię, krępowałam i się zastanawiałam cały czas, czy coś nagrywać, ale pomyślałam, dobra, że nagram. I jesteśmy, to jest nasz ośrodek Krzyżan, coś takiego. A tak to wygląda. Tam jemy śniadanie, obiady, kolacje. Tam śpimy. A tam jest basen. Tam jest parking. Idziemy sobie do pokoju. A tu jest taka pani, Grażyna się nazywa. Tu jest drzewo. O, idziemy do basenu. Gorąco, trzeba się wykąpać. Ja sobie mogę tylko wyobrazić, jaka ta woda jest strasznie zimna, bo jest 13 może stopni, jak nie mniej. Nie wpychaj mnie tylko! Tu są ogólnie pokoje, balkon jest wspólny dla dwóch pokoi i tu można sobie bez spokojnie przejść przez balkon, nie? Powiem wam szczerze, że nie będę żadnego filtra nakładać jakiś Photoshopu, szczególnie w montażu, bo nie chce mi się malować i w ogóle no... Ale powiem wam, że czarne włosy i czarny czekat to coś pięknego. Ogólnie mała story time z wczorajszej nocy, czyli pierwsza noc, bo wczoraj 24 września wyjechaliśmy z Warszawy na Mazury, nie? I sobie, pomyślałam sobie, że będę mieć wywalone na wszystko i wszystkich, żeby się wyspać tylko i jakby nie męcić i nie spać w czasie jazdy czy coś. I tak piję energetyka, no ale mniejsza o to. No ale o co chodzi? Spałam sobie, było gdzieś po północy, z tego co słyszałam i tak słyszę Zenkę, nie? Budzę się, a tam David mówi, Wiksa nie ma spania i w ogóle, a ja takie, skąd to leci? Zaglądam mój telefon. Tam nie leci Zenek. I tak po prostu koło ucha mi położył telefon Dawid, nie? I puścił mi Zenka na maksa. I myślałam, że się obudzę. I tak miał rację. Słyszę przez te oczy zielone i się budzę. No spoko. No i co więcej, drugi dzień. Będziemy mieli jazdę konno. A ci, którzy nie jadą, w sensie nie będą jeździć na koniu, to mają sobie strzelaninę. Strzelaninę. No. Jestem ciekawa, jak bardzo połamię tego konia. Przepraszam, że tak długo nie było filmików na YouTubie. Wiem, że miał być odcinek z AliExpress. Ale będzie, obiecuję. Tylko będę miała więcej czasu. Będzie. Serio. Jazda konna czeka. I zaraz ja będę, może nie takie zaraz, ale niedługo ja będę takiego konia ujeżdżać. Dobre. Tacy fajni goście. Jazda konna czeka. I zaraz ja będę, może nie takie zaraz, ale niedługo ja będę takiego konia ujeżdżać. Dobre. Oh, 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 oh
jest narkomanka chipsów, a ja wstałyśmy dopiero i zaraz śniadanie o 9:00. Miałam się dzisiaj pomalować, ale jednak tego nie zrobię, chyba że po śniadaniu. I ogólnie rozchorowałyśmy się ciut. Trzy ważne rzeczy na temat poznawania rudego. Słucham. Znaczy może cztery. Jest zajebiście rudy. Czwarte, nie puszczaj przy niemu peningu z boku nopiko. Oto było argument teoretum, dziękuję, do zobaczenia. Robię sobie herbatkę. Zaraz mam kolację, na kolację mamy pizzę. O 19:00, a jest 18:40. Teraz grałam w ringo, moczyłam nogi w basenie i ogólnie też się rozchorowałam, ale jest gicik. To się dzieje. Dobra, ostatnie minuty jakby, w sensie minuty, no godzina ostatnia. No bo o 12:00 wyruszamy, już do Warszawy wracamy. I tak, Jezu, muszę wam pokazać jak oni, ale to zaraz. Skończyliśmy sprzątać pokoje. O, jakie ładne tu. W sumie nie wiem co powiedzieć, ale chciałam po prostu nagrać na tle tej ściany, bo on nie wygląda. Idę wam pokazać konia. I pewnie zobaczymy się z powrotem w Warszawie i w sumie podsumuję tę całą wycieczkę, bo w sumie naszła mnie Wena na takie podsumowanie i nawet więcej powiem, no ale to później. Do zobaczenia ja chyba już w Warszawie. Albo nie, jest jeszcze autobus. W sensie, dobra, pokażę wam jeszcze nagrywki z autobusu i będzie git. Znajdźcie moją babcię. Cia, co ty tam? Co to za sprzęt? Co to za nagranie jakieś takie? Przepraszam bardzo, co to? To jest moja babcia. Za komuny tego nie było. Nie! Babcia, gdzie moje pieniądze z komuny? Nie dzwonisz, nie piszesz. To mogę ci ten wyżej w mordę dać. A za darmo chociaż. Znaczy byś wiedziała. O, babcia taka kochana, że mi za darmo w mordę da, no. Musiała. Szybko, ksiądz idzie do kościoła! Szybko. Ja na klechę nie daję.